Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. W związku z uzyskaniem dodatniego wyniku u jednego z pacjentów naszego szpitala wyniku dodatniego w kierunku SARS-CoV-2, z dniem dzisiejszym zawieszone są przyjęcia na oddział internistyczny i oddział anestezjologii i intensywnej terapii. Dzisiaj koło południa pacjent został wytransportowany do oddziału zakaźnego za pomocą lotniczego transportu. Personel może być przebadany i pacjenci najwcześniej po 7 dniach od kontaktu, więc będzie to miało miejsce około czwartku, piątku, najszybciej w czwartek. Będzie przebadany personel i pacjenci. Personel został też odizolowany, przebywa w wskazanym miejscu kwarantanny. Jesteśmy w całej współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i wspólnie podejmujemy działania celem zabezpieczenia pacjentów i personelu szpitala. Jak długo będzie wyłączony jeden i drugi oddział? Do czasu uzyskania wyników od pacjentów i personelu szpitala. Radio Sud. Twoje radio. Twoja muzyka.